Dostałem jego ergo, czy nie? Dostałem ubra... Właśnie, nie spojrzałem co... Dostałem ubranie na pewno jego, nie? O kurwa. Mam tego jakąś czapkę klauna? Klauna nie mam. Tak będę chodzić na razie. Ja pierdolę. Co tam jeszcze było? Ergo. Zobaczymy, jaką nagrodę za to mogę sobie wziąć. I... Były trzy itemy, nie? Co było trzecie? Czy gra ciągnie się, jak to się jest po jelitach, czy jest ciekawa? Jest ciekawa. Jest ciekawa, jest trudna. Jest tu respekt, ale kiedy to nie wiem. O, widzisz. Znaczy, to już mi ktoś mówił, nie? Jak tam... już we wtorek, czy w... Pfu. W sobotę chyba już mówiłem, że chcę respekt zrobić. I już wtedy ktoś mówił, że jest, ale trzeba coś dalej dojść, nie? Siemano, Jojo. Dobry wieczór. Dobra, wrócę się na chatę. Zobaczę, co jest za tą duszę. Boże, muszę się napić teraz. Kurestwo. Ale w sumie zajęło mniej więcej tyle samo czasu, co ten, co arcybiskup, nie? Czy grałem Dark and Darker? Grałem. Grałem, jak jeszcze był w becie. A gdzie jest polędwica? Notatka, jeszcze jakiś item, właśnie jakiś ringowy dostałem, nie? Czekaj. To itemy ringowe. Gdzie zniknął polędwica? Dostałem to. Czyjś naszyjnik, który nosił król marionetek. Wyryto w nim chłopięcym pismem dla Romeo, twój przyjaciel C. Nie. Jak nazywała się ta rodzina tego Romeo w Romeo i Julii? Kurwa, nie pamiętam. I tam był ktoś na C. Nie Cecil, nie kurwa, Horacy. Jak on miał? Nie pamiętam. Nieważne. Tak mi się skojarzyło. Capuletti, właśnie. To było przez C? Capuletti? Nie wiem. Może to sobie mi się skojarzyło. I notatka od polędwicy. Co mi powie polędwica? Kukiełku Geppetta. Przyjdź do hotelowego ogrodu po drodze na bulwar Elysium. Chcę ci coś powiedzieć. Okej. Okay. Boję się, że mi polędwica będzie się wpierdolić. Ale zobaczymy, to zaraz do polędwicy pójdziemy. Najpierw zobaczymy, co jest. Pewnie. Okej. Okay. Ona cały czas siedzi się na to gapi. A, bo wcześniej miała normalną twarz, nie? Czy nie? When you reach a certain age, it's a comfort to reflect on old memories. That's a portrait. Ale no hala masz? Podkłamania. I was so feisty. So fearless back then. I loved the world, and the world loved me back. The passion of those days is long gone, but I still dream of those memories. I'm curious what your young eyes see. Is there any resemblance between me and that? Kłamiemy, żeby było jej miło, nie? Tak, oczywiście, że widzę podobieństwo. Jesteście identyczne. Kropla w krople. Oprócz tej łuski na twojej twarzy, to jest wszystko git. Yes, those beautiful memories are still vivid in my mind. Time and the memories that fill it are all we have. I hope you're making some good memories of your own. It may be a comfort to you someday. Okej. Ergo szepte. Czy trudniejsze to niż Bloodborne? Ciężko mi powiedzieć na razie. Thanks for keeping me company. Nie wiem, jak daleko jestem w grze, nie? Ale tak naprawdę w Bloodborne nie było żadnego bossa, który by mi jakoś dużo czasu zajął. Oprócz Lorenza. Lorenz był tylko dla mnie jakoś trudny, bardzo. Bloodborne. Dobra, co tutaj mamy? Poziom wszystkich zdolności ręki Legionu plus 1. Średnio. Kosa. Rozpruwacz marionetek. Tego nie mogę i tego też nie mogę. Dawaj kosę i mnie nie wkurwaj. I tak na razie nie będę z niej korzystać, bo nie mam kamieni, żeby ją wzmocnić, nie? Ale chyba wezmę, no ładna jest. I ma duży zasięg, nie? Ma duży zasięg. Wezmę. Tych wszystkich broni, jak na razie, które były za ergo bossowe, to ta wygląda najładniej przynajmniej, nie? Dobra. W ogrodzie, w drodze do bulwaru Elysium. To nie jest tutaj, nie? Czy to jest tutaj? Na bulwę. A tutaj, dobrze, jest polędwica. Siemano. Welcome, good sir. At last we speak frankly instead of with professional reserve. I have something to confess. Something involving your unique perspective. I am a puppet whose ego has awoken. Co z sierotą kos? Mniej niż 2 godziny padło. And we need not dwell on the details. Chyba nawet mniej niż godzinę. I wish to dwell on the welfare of Lady Antonia. I adore. Lady Antonia. Boże, marionetka, która się zakochała w człowieku. To be sure, I have no intention of putting myself forward, of course. However, I to jeszcze jej sługa. It's too painful. Thus, I need your unique perspective.
You exist somewhere between human and puppet. Can a puppet and a human fall in love? Have you ever met a puppet who loves a human? Spotkałem. Pokaż obraz. No, spotkałem. Spotkałem. It exists indeed. An unbelievable love, to be sure. With a wedding ring as its symbol. I fear even trying to pursue such a splendid happiness. I have no intention of telling her, of course. It wouldn't be proper to burden someone so frail. If I may be frank, this is better than I dared hope. Even if you are telling me a sweet lie, I shall savor it. Thank you. It was wise to confide in you. Thank you for granting me that wisdom. Żelazna ochrona Geminiego. Fajnie, mordo, a masz... Masz może jakieś nowe itemy do sprzedaży? Nie, ciągle tylko zwykłe kamienie mi sprzedaje. Zwykłe Titanite Shardy. Na co mi to? Po co mi to, człowieku? Nie chcę Titanite Shardów żadnych. Coś o tym kosy już czytałem. Jak ma duży zasięg, to już niczym karabin. Zaraz zobaczcie, sobie przetestujemy. Gdzie było to wyjście na ten nadwór? Tutaj, tak? I tu sobie możemy bronię testować. W ogóle jak edytowałem, to zobaczyłem, że... O! Naładowała mi się baśń do pełna. Więc jak chcę sobie potestować baśniowe ataki, to mogę tutaj przyjść i ona mi się tutaj do pełna ten naładuje. Więc to jest git. No więc, kosa. To my tu mamy? Szybkie cięcie w górę i porażający wir cięć. Całkiem szybka. Jak na taką wielkość. Uuu. Przytrzymany. Jest na sprężynce, na kurwa, na łańcuchu. I ma w chuj zasięg przez to. Chuj. Wykurwista. Jak wygląda kontra? Nice. Nice. Tetris podkreślenie 1. Krzywy Krzysiu wyrewolwerowany rewolwerowiec wyrewolwerował wyrewolwerowanego rewolwerowca Krzysiu. Wyrowerowany. Okej, to był taki zwykły atak. Mech! Ataki. Czemu tego gościa nie trafia? Czekaj. Uuu! Wow. Właśnie, to teraz jak wiem, że to tutaj tak działa, to możemy sobie potestować jeszcze inne bronie, jakie mam, nie? Bo tu mamy też takie coś. I to też jest fajne, nie? To jest też sztosiwo. A to co robi? To był atak po prostu, tak? Nie, co to robi? Czekaj. To się nazywa... To jest parowanie. Parowanie gardą. Ej, dawaj. A, pary od razu z kontrą. O. Ale to ciężko wytajmować, żeby to jeszcze ten... użyć dobrze. Mega ciężko. No ale dobra. I ten miecz, który mam najmocniej wzmocniony, nie? On pod samym Y-kiem ma... 1419, taki mega ostry hit, ale długo też się charge'uje, nie? Długo, 1500 hit. Ale mega długo się charge'uje. I co zrobi, co? A, to mi zmniejsza koszt ataków staminy. Czekaj, w ogóle on się wydłużył? Czemu ten miecz jest dłuższy teraz? Co tu się wydarzyło? Wyłącz miecz, załóż jeszcze raz. Jest krótki. Jak kliknę to, to on się wydłuża. Kurwa, a ja narzekałem, że ten miecz ma taki mały zasięg. Gdybym ja wiedział, że on się wydłuża. Ja pierdolę, okej. No to muszę powiedzieć, że jestem pod wrażeniem. Zobaczmy te dwie kosy, które znalazłem. Tak, to jest zwykła kosa, która robi... To jest blędzioch. To cię kurwo czeka. Git. Mamy takie coś, co mi daje... Nie wiem co, ale błyszczy się mocno jak atakuje. Co to robi? To jest miazga, tak się nazywa. I miazga tymczasowo zwiększa szansę trafienia krytycznego. Okej.
I to? A, to jest blędziok prawdziwy. Takie pchnięcie. No nie, ciekawe. I ten miecz ognisty, a czy ten, sztylet ognisty. Który się jeszcze mocniej podpala. A tutaj? Blędzior z wycofaniem. Okej, okay. Fajne. Ładne. London Simulator, tak, to jest w Game Passie. Od dzisiaj także można już grać, jak ktoś ma Game Passa. I na PC-cie, i na Xboxie chyba, nie? Także no. Nic wam nie stoi na przeszkodzie. Dobra, mamy nowe fajne bronie, szkoda, że nie mam kurwa kamieni. To mnie ciągle będzie męczyło, cały czas, że mam tylko dwie bronie, które mogę używać. Ostatecznie to mogę używać? Ten wielki miecz? Czy ja mam w ogóle kamienie, żeby wzmocnić go jeszcze mocniej? Wydaje mi się, że jakieś tam specjalne kamienie do broni specjalnych podniosłem. Ale ile? To już kurwa nie pamiętam. Ojej, ciężko. A mogę. Na plus 3. Mam go na plus 2 już, więc no to co? Niech będzie na 3, nie? Możemy chwilę z nim polatać, skoro wiem, że jest taki śmieszny teraz. Musimy się trochę lżejsi zrobić, dobra. I cyk, 280 w kieszeni, dokładnie tak. Dobra, levele u baby wbijemy. No i co? Motoryki mam ciągle 9. To jest to, co mówiłem, nie? Ja poszedłem w zaawansowanie, a to był błąd. Ja chcę tą statystykę konkretnie zresetować. Tą statystykę chcę zresetować. Bo mam bronie, które idą... Jedna idzie w to jest ta pałka elektryczna moja, ale ona jest taka, no, I guess. Mogę ją na inną rączkę założyć i też będzie dobrze. Ale moje specjalne bronie w większości skalują się i z motoryką, czyli z siłą, i z techniką, czyli z dexem. Nie wiem, pójdźmy w dexa. Jak mam rozjebane staty, rozjebmy je jeszcze mocniej, nie? A, dobra. Odbiorę sobie jeszcze nasionka. Ale kurde, kupowanie u tego gościa tych nasionek to jest trochę ból. Skoro każda ta kostka mnie kosztuje aż tak dużo pieniędzy. Na początku się zastanawiałem, czemu ten... Po co mi aż tyle tych owoców, skoro... I czemu taki długi cooldown, skoro ja potrzebuję tylko jednej kostki na ten... Na każdą rzecz. A tutaj każda kostka kosztuje inaczej. Plus przy okazji każda z nich jest tylko na jedno użycie, nie? Daj mi dwie takie. Może się jeszcze przydadzą, nie? Czy jakiś kwarc znalazłem? Tak a propos, nie. Niet, ni chuja. Bida. I skoro moja broń, już nie potrzebuję zwykłych kamieni, jedynek i dwójek, że tak powiem, więc możemy zacząć iść w ten sztylet ognisty, nie? Zobaczymy, jak on sobie będzie dawał radę. Na plus 3 na razie go chyba będę mógł zrobić, ale nie wyżej jak na razie. Raz, dwa, trzy. Bo te kamienie mogę w nieskończoność kupować. Mam nadzieję, że w końcu znajdę ten, znajdę nie dzwonek, nie popiół. Tylko to coś, co mi pozwoli... A, mogę jeszcze w fotelu pogadać z ojcem. Co mi pozwoli ten, kupować te wyższe kamienie. Czy Lies of P od jutra do zagrania na Game Passie? Chyba od dzisiaj powinno być, tak mi się wydaje. Bo miało być dzisiaj o 17, nie? 72 godziny po 17.00 w piątek. Kiciuś się przeniósł, dobra, do Kiciusia. Ciekawe, czy w końcu Kiciuś da się pogłaskać i gdzie jest teraz w ogóle. Tu wrócił. Nie. Nie. Ale no, jak coś to nie trzymajcie mnie za słowo, bo ja sam Game Passa nie mam, więc... ja gadałem tylko z kumplami moimi, którzy... Gdzie jest ojciec? Którzy mają Game Passa i oni się jarali, że będzie. Gdzie jest ojciec? Gdzie on kurwa poszedł? Halo? Ale kurwa, klakier. Nie no, klakier miał inny kolor sierści, nie? Gdzie poszedł mój stary? Stary wstał i... No kurwa, już go znalazłem raz, no. Mam go drugi raz szukać? Ojciec po szlugi znowu poszedł? Nie, tędy chyba się wychodzi na sam początek gry, nie? Czy nie? Nie wiem, gdzie. Gdzie ja idę? Właśnie mam Game Passa i potwierdzam, można już grać, właśnie grę odpalam. O, widzisz. No to już wiecie. To już wiecie. Więc IMO jest to mega fajna opcja, że można grać to w Game Passie. Gdzie ja jestem? Na samym początku gry po prostu? Czy to jest wyjście na ulicę Rozy Izabel? To nie, ja muszę iść do starego. Nie. Touch grass, kurwa. Gdzie mój stary poszedł? Spierdalam, żeby sobie nie spoilerować. Papa. Zostaw w tle, żeby mi liczby do góry rosły, mordo. Gdzie jest mój stary? Byłem w lewo na górze, nie wiem, na dole jeszcze zobaczę? Może z Veninim się poszedł ten pogadać? Nie, Venini sobie stoi. I heard you defeated the King of Puppets. Amazing. The puppets appear lost without their leader. No właśnie. They have no purpose, no focus.
Nie mają lidera, prawda? One can have so much control through ergo waves. If we don't determine who or what is causing it, this could all happen again tomorrow. I fear I must call upon you again, my friend. Please gather records of the puppets' ergo waves while you're defeating them. Jak? Mam to gówno do zapisywania, ale nie, on mi nic nie pomoże. Ale nie wiem, jak zapisywać. Czyli tu starego nie ma. Ty? Pulcinella? Nie masz ciągle nic ciekawego, dobrze. Z moją koreanką też się nie ten, nie kumpluje, mój stary. Tutaj też go nie było, nie? Where is my dad? Czy, poczekaj, czy może ta rozmowa, którą miałem, to nie była, że z ojcem? Bo on miał chyba kapelusz na głowie? To może ja miałem pogadać właśnie z Veninim. Cyk. I... teleport. I już nie ma. To był Venini, a nie mój stary. Czy mój stary gdzieś wyszedł? No kij, to... idziemy dalej. Nie oglądam, tylko słucham i gram se wkłada. O, widzisz. Dziękuję. Stary poszedł szukać mleko. Wiesz, jak trudno o mleko, gdy zabójcze marionetki chodzą po ulicach i zabijają wszystko, co żywe? Właśnie. Cofnijmy się tam. Na chwilkę tylko. Gdzieś tam na początek gry zobaczymy, czy te marionetki, które były w pierwszych zonach, czy się zmieniły. Czy na przykład leżą martwe, czy co się z nimi stało, nie? Tam początek. Plac kratu centralnego. Czy po prostu to jest takie ten, że według loru teraz zabiłem króla marionetek i one niby nic nie robią, ale one ciągle mają to samo AI, ciągle są agresywne, ciągle chcą mnie zabić, nie? No i stoi sobie gościu i chodzi tam z tyłu kolejny. No nie, czyli to tylko takie typowo lorowe pierdolenie było. Oni ciągle są tak samo urwieni, jak byli wcześniej. Chuj. Przestań. Wiecie, co mnie jeszcze wkurza? Że nasza postać w ogóle nie ma poiza. Ma zero poiza. Nie da się w tej grze mieć poiza. W ogóle, nie? Czy masz ciężki miecz, czy masz malutki mieczyk, czy masz ciężką ramę, czy masz słabą ramę, lekką ramę, to i tak nie masz poiza. I wystarczy, że każdy przeciwnik się szmyrnie tylko i od razu cię wybija z ataku, nie? Jest jeszcze mniej poiza niż w Dark Souls 3. I to jest tragiczne. Ergo. Na opery Estella, deszczowy dzień. O, tu jest mój stary. Okej. Hello, dad. I was so scared I would lose my... Bałem się, że nie kupię mleka. It's risky for me just being out here. Fortunately, you didn't need my help. I'm so proud that I got to see my son defeat the king. Hopefully the lesser puppets will die down soon. Pośrednie? Now that the king is dead, the puppets have no leader, no direction. But the curse of the petrification disease still lingers. It's tough. But I know where... Nie, bo on po szlugi poszedł Lisicki. On nie po mleko akurat. Gdzieś tam ma w ten... piotkowej kieszeni, płaszczu. As a man of invention, I'm skeptical of the alchemists. Both their science and their motives. But they may be the city's last hope. Won't you help me? Son, take this. You'll find it most useful. Daj mi kwarc, proszę, daj mi kwarc. Daj mi kwarc. Potrzebuję kwarcu. Jestem kwarcowym... a soczek mi nawet dał, dobrze. Chciałem powiedzieć, że jestem kwarcowym addiktem, ale soczek nowy też pasuje. A do której gramy dzisiaj i jutro do północy. Tak jak przez weekend. Przez 6 godzin. Droga targu dobroczynnego. No właśnie, była jeszcze jedna baba, czy ty żyjesz? Jedna baba, która chciała ode mnie wino, nie? I nie znalazłem tego wina w końcu. I pewnie już go nie znajdę. Tak strzelam. A może tutaj? A wydłużmy sobie penisa. Jak to się wydłużało? Tak. I zobaczymy, jak długo wydłużenie penisa w ogóle działa, nie? Okej, okay, teraz ma jebnięcie, nie? Jak jest na plus 3 już. Wcześniej też miało, ale teraz ma jeszcze zasięg. Ale ładnie gra ktoś. Ładnie. Ale nie zabija, tak. Tu po prawej baba, dobra. Dawaj ją. Kurwa, czy ten piesek ma kosę? Ma kosę. Dobra, moja broń zostaje wydłużona chyba na... nie wiem na jak długo. Bo ten buff na mniejszą staminę, mniejsze zużycie staminy już mi się skończył. Ale wydłużona broń zostaje. Chyba na stałe, dopóki nie usiądę przy kolejnym siedzeniu, tak strzelam. Więc to jest wykurwiste, nie? To mi się podoba. Jakieś drabiny? Nie. Chłopca sobie wydłuża fiuta i bije nim przeciwników. What's going on?
these puppets look utterly down. Smutne? O. And that seems weird. That's weird, right? Nie, sekund długością to jest już git, nie? Jestem w stanie poświęcić to, że mam bardzo wolne ataki, przynajmniej na takich przeciwnikach, którzy nie są bossami, na rzecz tego, że mam w chuj duży zasięg i dość spory damage też przy okazji, nie? Tylko to jest damage czysto fizyczny, a jednak w marionetki lepiej byłoby prądem nakurwiać tak naprawdę. No ale nic, i tak padają dość szybko. Czyli to te... Whatever's happening, it's like they can't tell their elbow joints from their tail sockets. I'm not even sure they can function without the king to guide them. To te, jak one się nazywają, marionetki, są smutne i bez króla, tak? Tamte z tyłu się w ogóle nie zmieniły, co tam, poszedłem się cofnąć. A to o tych mówi Gemini teraz, że są teraz takie bez życia, bez niczego, no leżą takie. Nie wiem, czy pani płakusia w ogóle, czy co ona tam robi, ale zajebie jej, nie? Ukrócę jej cierpienia. Co się będzie babą? Halo? O, co smutne. Niektóre skrzynki da się niszczyć, a niektórych nie. Coś mi zaraz wyskoczy na ryj, nie? Nie ma opcji, żeby coś się zaraz złego nie wydarzyło. Z góry na mnie coś zeskoczy, czy nie? Jest jakiś wkurwiony gościu. Najpierw wejdę po drabinę. Co z panią lisicą? Właśnie nie wiem, nie widziałem jej już dawno, nie? Ostatni raz lisicę i kota czarnego widzieliśmy przed braćmi królikami, nie? I już więcej jak na razie się nie pojawili, ale ja zakładam, że i lisica, i kot, i prawdopodobnie jeszcze króliki, coś czuję, że jeszcze wrócą, nie? Że to nie jest ich ostatnie słowo. Tylko co Gemini? Gemini to jest ten robot, który do nas... miecz zegarowy. Robot, który do nas mówi co jakiś czas, nie? Zazwyczaj jak jesteśmy przy... skaluje się z siłą i z techniką. Tylko i taka krótka kuśka, ale to dość szybka. Jak taki trochę gladius rzymski. Tak mi się kojarzy przynajmniej. No, jak jesteśmy przy stargazerach, przy ogniskach, nie? To wtedy do nas mówi. Jaki ma specjal? Stoickie uderzenie i przeróbka. Stoickie uderzenie gromadzi siły, by wyprowadzić potężne uderzenie. Wytrzymaj, żeby jebnąć jeszcze mocniej, a przeróbka transformuje, a ja patrzę na to. Burza cięć, to. Ja patrzyłem na moją wielką broń. Wielkotne cięcie i dzwon prowokacji. Przez krótki czas prowokuj otaczających przeciwników, aby zwiększyć damage zarówno bohatera, jak i przeciwników. O, ale to jest greedy, nie? To jest greedy. Mega, że zwiększam i sobie damage, i przeciwnikom. Ciekawe. Czy mam maskę królika? Mam. Maskę królika, tak... Nie, królika nie mam. Mam maskę szczura, myszy. Jeśli chodzi o zwierzęta, mam osła i mam myszę. Ale na chwilę się przebierzemy tak przy okazji. Weźmy... A polatajmy sobie jako prawdziwy Pinokio przez chwilę. Prawie prawdziwy, oprócz tego, że mam wielki miecz, kurwa, skrócił mi się. Halo. Nie ma. Jak już wiem, że da się wydłużać, to już wydłużamy do końca życia. Okej. Okay. O kurwa, ty mocna. O. A to jest ta, kurwa... Co? Ja pierdolę, poczekaj. Dobra, parujemy babę. O, come on. Ciężki, dawaj ją. Kurwa. On robi cyk. Cyk, a później cyk. I na koniec robi ostatni atak czerwony. Mam już dogosy. O, wkurwione chodzą. Są ludziki. Lorenzini Arcade. Lorenzini. To ktoś mówił, że to jest prawdziwe nazwisko tego twórcy. Fuck. Tak myślałem. Prawdziwe nazwisko twórcy Pinokia, nie? Dobra, baby na razie olejemy, bo pies będzie bardziej kurwiający, jak się na mnie rzuci. One krzyczą na coś? Nie wiem. Okej.
Okej, lecą kamienie półksiężyca, to mnie bardzo kurwa cieszy. Bo kamienie półksiężyca to są te kamienie zwykłe do upgrade'ów od plus 4 do plus 6. Więc będziemy mogli sobie kolejną broń wzmacniać. Szczególnie, że już dwie mam na plus 6, więc nie ma czegoś takiego, że ja muszę jakoś oszczędzać. Nie ma głowy. Nie mówię, że muszę jakoś oszczędzać te kamienie, żeby w aktualne bronie, które aktualnie wzmacniam, je wciskać dopiero. Tych itemów w ogóle nie używam, nie? Pewnie by mi się przydały na bossach. A nie, ciągle narzekam, że umieram. Kurwa. A to są drzwi, dobra. Wydawało się, że słyszałem jakąś piłę mechaniczną. Kup czego tylko zapragniesz. Jestem na pasażu, o proszę. Ciekawe, czy tu wino sprzedają. Co tu mamy? Café, restaurant, wine. Tu mają wino! Ja mam wino kupić babie. Oh, fuck. Okej, oni są żywi już, nie? Be gone. Fuck. Oh. Dobra, ciężkie przytrzymane na nich to jest trochę ból. Okej. Jak nie mam włączonego buffa na małe zużywanie staminy, to jest ból trochę. To jest ból. To będzie skrót. Na ostrze Benisa, prawda? Ostrzenie Benisa w toku. Dziękuję za przypomnienie, bo teraz bym się... Ale chociaż nie. Usiadłbym przy tym, ale nie wiedziałem, że to tu jest. Dobra. Stargazer. Czy ja tu kupię wino? Ja bym chciał tego questa zrobić. Dla baby. Ta co kaszlała, nie? Nie wiem, czy ktoś pamięta jeszcze. Kaszlącą babę ze wczoraj. Ale mówiła, że gdzieś w winnicy... Gdzieś w winnicy zostało wino, które ona lubi. I ona by je bardzo ode mnie chciała. O, ale ty śmierdzisz, co? O, ale ty śmierdzisz... Mogę ci backstaba zajebać? Mogę. Nice. Czy ty zejdziesz na dół? Jup. No dobra, trochę to sus, nie? Czy ja to otworzę po prostu? A, nie mam klucza. Oj, nie mam klucza. Potrzeba klucz do pasażu. Okej, okay, okej, okay, dobra, dobra. Tam był jeszcze jeden zakręt. Jak się stało, że mam takiego wielkiego Benisa? Wiesz co? Okazało się, że ten wielki Benis to na poziomie mojej szyi, nie? To jest przedłużenie. To jest jedna z umiejętności tej broni. Że sobie klikam i on się wydłuża. Że nie dość, że przez jakiś czas mam dużo tańsze ataki, w sensie jeśli chodzi o koszt staminy. Nie otworzę tego. To jest zepsute. To przy okazji się wydłuża. I o ile ten buff na staminę się wyłącza w końcu. Halo? To ten buff... Oh. Aha. A propos wydłużania. To jest ten mobek, który ma wydłużane... Kurwa. Oh, fuck. Czekaj. Nie, to nie tak miało być. Fucking hell. Wydłużane pindole ma ten boss, nie? Ten przeciwnik oczywiście. Musiałem wyjebać w ścianę, nie? No nie! Teraz trzeba mu wyjebać ciężki. Przytrzymany. To nie będzie takie łatwe. Ciężki przytrzymany! Kurwa. No już się skończyło. Teraz mu wyjebałem ciężki przytrzymany. Ała! Jemu się też wydłuża! I to jeszcze bardziej niż mi. Zjebany. Stun combo po prostu. I nic nie dropnął nawet? Bieda. I tak kosa wygląda bardziej badassowo, prawda? Tylko, że nie mogę jej wzmocnić, nie? O! Już na pierwsze piętro, zajebiście. Tylko po to tu przyszedłem, nie? Mamy sklep. Czy w tym sklepie będzie wino? I ja bardzo chętnie kosę wzmocnię, jak tylko... Ja pierdolę wsi. Jak tylko znajdę więcej kamieni specjalnych. To będzie kolejna broń, jaką ja chcę wzmacniać specjalnymi kamieniami. Czy coś tu jeszcze jest? Naprawdę tylko tyle? Nic więcej? O.
Tutaj też nie wejdę. Shit. Znaczy inne sklepy też są pootwierane. Jakiekolwiek. Może mogę sam otworzyć? Podchodzę do drzwi. Tu już próbowałem. Tu też nie. No nie. Dobra, reset. I na pierwsze piętro pasażu. Czyli pasaż jest podzielony na piętra, tak? No dobra. Oj, oj, oj. Stop, stop, stop. Hello? Ten, co tam na górze stoi, jest dziwny. Z nich też lecą księżycowe kamienie półksiężyca. Potrzebujemy takich 1, 2, 3, 7 łącznie, tak? 7 takich, żeby zrobić kolejną broń plus 6. A mam 4. Mam 4. Będziemy mogli zrobić kosę ognistą. Nie wiem, czy to prawda, ale na PS4, jak oglądam Twitcha, to nie ma reklam. Możliwe. Możliwe. To jest całkiem ten. Ale ty masz suba, mordo. Chyba, że mówisz o innych kanałach, to inaczej, nie? Ale masz suba, więc i tak byś nie miał reklam. U mnie przynajmniej. O nie, znowu oni! O kurwa, halo? Co ty masz na plecach? Nie wiem, ale na szczęście masz mało HP, dobra. Tam, o. Zaraz zejdziemy. A jak przejdę pod tym, to pewnie spadnie, nie? Nie chce mi się zakładać na bara specjalnie nic. Czy ty... O kurwa, spadnie. Co to jest za nowy przeciwnik? Mogę ci backstaba zajebać? Mogę. Takich alienów to jeszcze nie było. O innych kanałach, o widzisz. Uwaga, wszyscy widzowie. Macie tipa, jak nie mieć reklam. Ała, on jeszcze wybucha, okej. Okej, tu jest ten typ, co go widziałem z góry. Dobra, a to jest w tę stronę? Przebije się przez to? Oczywiście, że nie. Tam jest skrót chyba? Nie wiem. Podejrzane jest to, że tu mogę podejść i sobie popatrzeć. Dziwne. Ten rzuca głównym, no. Tela nie ma na szczęście, ale... Mogę iść niżej. I pewnie tam muszę iść. O! Motilo? Motilo nie tu. Tu Motilo? O kurwa. Dobra, gdzie jest Motilo? Kurwa. To jest żółty motyl, poprzednie były pomarańczowe. Czy mi się wydaje? Ała. Ała. Fokus motyl, fokus motyl. Olać kurwa to dziecko. On, ten motyl wybucha, co? On musi coś zajebistego dropnąć. Jest większy i wybucha. Nie rozumiem. Ale musi być lepszy. Come on, dziecko mi zaraz zajebie. I... Księżycowy kamień pierwszej kwadry. Nie wiem, co to znaczy. Ała, zaraz mi dziecko naprawdę zajebie. To jest chyba kamień do upgrade'ów plus 7 już? Czy nie? Tak, 7, 8, 9. Ulepsza głównie broni zwykłej do plus 9. Okej. Więcej efektów równa się lepsze, prawda? Jak najbardziej. A, jestem po tej drugiej stronie. Jest baba. O nie, to jest jedna z tych. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Liczyłem dobrze, ale kurwa, tylko dwa pary włączyłem, trafiłem. Morda szybsza niż palce, niestety. Liczyć umiem, nie? Do trzech. To jeszcze... kurwa. Najgorsze jest to, że teraz sam są moje dusze, nie? I muszę tam zapierdalać. No jestem po drugiej stronie, no come on. Idź pan. Uj! O nie! Nie chciałem aż tak nisko. Au, 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 au. Hello. Oni zeszli do mnie, halo? Teraz mi na łeb spadnie gówno, nie? Alienowe. To nie spadnie? Nie spadnie, dobra. NG, nie, no NG plus 0, sorry. Normalna gra. NG, normalna gra. Come on, dawaj plecy. Git! Teraz a gdzie ja moje dusze straciłem? Koło ciebie, nie? Nad tobą. Jana. Git. Teraz nie będę... Kurde, tak naprawdę mógłbym poparmić tutaj kamienie, nie? Żeby sobie wzmocnić... do końca tą kosę. Nie kosę.
sztylet, nie elektryczny, ale ogniowy. Bo on się właśnie, tak jak mówił Hood, skaluje idealnie desetami, które ja poszedłem, nie? Czyli zaawansowanie do damage'u od ognia i technika do damage'u od dexa. Bo skąd to gówno przyszło? Stąd? A stąd. Pod 0L, siema się na jak dungeon. No. Tak standardowo bym powiedział. O Jezu, nie, ten trzeci atak jest pojebany. Ten trzeci jest opóźniony. Nie mogę. Minus standardowo, oprócz tego, że mam urlop, nie? Więc sobie grałem cały dzień tak naprawdę. Głównie w WoWa. A teraz gramy w Lies of P. Widzę, że tak, padł król. Okej, tu, o nie, to jest ten, co ma... Kurwa, zamiast ręki tarczę, czy to nie jest ten? Dzisiaj grid, nawet git. Mój był około 30%, więc był bardzo niski. Mogę po cichu wejść, żeby mnie nie usłyszał? Teraz mu wypierdolę patera. W ogóle nie poczuł, nie? W ogóle nie poczuł. W ogóle ja mam krótką kuśkę, dopiero teraz zobaczyłem. Ja pierdolę, przecież on mi całe HP na strzała zabiera. Ja pierdolę. Uff, za dużo. Zaczynam czuć znowu minusy wielkich broni. Bo ja mu próbuję ciężki, przytrzymany przypierdolić, a tutaj gra mówi, nie stary, nie. Ale dobra, mamy ten, mamy, nic nie mamy tak naprawdę. Oprócz tego, że mamy tę broń, którą mogę na razie polatać. Ona jest też dość mocna, ale jest szybsza. I mogę ją zrobić na plus 7. Wydaje mi się, że skoro teraz wyszliśmy znowu z marionetkowego zona i mamy znowu przeciwników, którzy są żywi, chociażby troszeczkę, poniekąd, w sensie nie są robotami po prostu, to może byłoby warto ją na plus 7 zrobić, nie? Te broń konkretnie. Pytanie, co będzie następnym bossem? Co będzie kolejnym bossem? Dobra. Tego pana na razie oleję, wyzbieram sobie wszystko, co jest tutaj. Skrzyni! Nie. No pół HP na strzała. Poczekaj. Nope. Czy dodałem, czy nie? Poprzedniego? Nie pamiętam. To jest wino! Bez kitu! To może tu wino znajdę? Ja ciągle myślałem, że to jest krew. Widzicie, nie jestem alkoholikiem. Nawet nie pomyślałem o tym, że to może być wino. Ja myślałem, że to jest krew. A propos, skoro nie bijemy marionetek, załóżmy jakiś talizman, który daje mi coś innego niż bicie damage'u w marionetki, co? Obrażenia zadawane truchłom. Chyba bijemy trucha w tym momencie, nie? To by się zgadzało. Daje więcej damage'u? Ała. Kurwa, ledwo podszedłem, już śmierdzę. Niefajne. Krew w beczkach? No tak, no masz rację, to nie ma sensu. Ale w tej grze wiele rzeczy nie ma sensu, nie? Dobra! Udajemy, że go tu nie ma. I próbujemy iść dalej. Chociaż nie, z poprzedniego takiego mi poleciał kwarc, nie? O nie. Oh no. Pierdolę. Nie wyczuję tego timingu nigdy do tego ataku.
Jak to sparować? No nie mogę, czemu on nie pije, jak mu każe pić? Ja nie wiem, którą częścią ciała on mi damage robi, jak robi ten jebany atak dziwny. Gibbon 2105. Siema, co tam u was, panie i panowie? Ja wróciłem do domku, bo z kolega wyszedłem na trochę i widzę, zęb mi się lubię na lotniki w Euro Truck Simulator. Chciałem poglidować atak i chuj. Siema, Gibbon, nie będzie Euro Trucka. To z kolegą robiłeś? Chuj, jak mogłeś to robić z kolegą? Żartuję, nie mam pojęcia, co powiedziałeś, bo byłem zbyt skupiony na ataku. Ufa. Siema, co tam u was, panie i panowie? Ja wróciłem do domku, bo z kolegą wyszedłem na trochę i widzę, że net mi się jebie na lpuki. Dodałem zgona? Nie wiem. Nie wiem, czy teraz zacząłem patrzeć na czat, czy dodałem zgodę najpierw. Idę w złą stronę, prawda? Jep. Czy podoba mi się zmiana rolowania na parowanie? Wiesz co, pół na pół. Wiesz? Tak szczerze mówiąc, ani jedno nie jest idealne, ani drugie nie jest idealne. I to mnie trochę wkurza, nie? Że te timingi do parowania są trudniejsze niż w Sekiro. I nawet nie żartuję w tym momencie. Timingi w tej grze do parowania są trudniejsze niż w Sekiro. A z kolei, jeśli chciałbym olać parowanie i skupić się głównie na atakach bronią, znaczy na tym, na rolach, na rolowaniu i atakowaniu, bez żadnych... O kurwa, się to gówno przyszło. To z kolei role są trochę niedojebane, nie? No byłem pod... Nie mogłem się ruszyć, kurwa, bo... Chuja widzę. Bo te role są bardzo... Bardzo mały mają zasięg. I to jest największy problem. Bo to nie są role, nie? Wstawaj kurw, no i nie zrobię mu, nie? Zapominam w ogóle o tym. Za dużo. Jak masz pod rolę, to mówisz papa? No mniej więcej. Role, wiesz co? Jeśli byłyby role rzeczywiste, to by było dobrze. Ale to są backstepy, znaczy to są takie sidestepy, tak jak w Bloodborne to było, nie? I Bloodborne to było lepiej rozwiązane, tu jakoś inaczej jest, nawet mocno, bo po samym sidestepie jest taka chwilka, podczas której nie możesz nic zrobić, nie? A w Bloodborne możesz to spamować nieskończoność tak naprawdę. Dopiero drugi roll, jak masz wykupiony perk, znaczy drugi unik, to jest roll prawdziwy, nie? Ale to musisz wykupić perk, więc to trochę pomaga, ale nie jakoś bardzo mocno. Tutaj to śmierdzi. Więc no. Powinni zrobić mniejszy recovery time zaraz po tym. Zaraz po tym pseudorolu. I to by dużo pomogło. Jak w Nio? Nie pamiętam, jak było w Nio.
Całkowicie zapomniałem. O, czy znowu jakieś gówno za mną pójdzie? Czy mogę się spokojnie bić z tym frajerem? Nie przyszło za mną, kurwa, no. Robi. Nie odrolowałem się od tego nichuja, nie? Pojebany jest ta czarza. Podczas samego biegu minion damage robi, nie? No i zajebał! Zajebał! Co za dziwka! Ten gość jest trudniejszy od niektórych bossów z początku. Znaczy, on ma na pewno mniej ataków, nie? Ale robi więcej damage'u. To jest w nim największy problem, jak dla mnie w tym momencie, nie? Że on robi... On jednym atakiem mi zabiera połowę HP, mimo tego, że HP mam sporo, nie? Teoretycznie. W porównaniu do początku gry. W tę stronę miałem iść? Za każdym razem się, kurwa, gubię. Nie, w tę stronę miałem iść. I jeszcze jedną rzecz miałem zmienić. Trzy razy o tym myślałem i ani razu tego nie zrobiłem. Zmienimy ostrzałkę na ognistą, bo zakładam, że trupy to lepiej bić ogniem, mimo że chodzi w tym, że chodzi sobie po... Jak to się nazywa? Że chodzi sobie po linie, więc pewnie zgaśnie szybko, albo w ogóle się nie podpali, ale pewnie sam damage będzie więcej dostawał. O, fitta! Chyba, czy to gówno znowu za mną pójdzie? Hello? Przyszedł, kurwa, teraz dopiero, ale przyszedł. Wypierdalaj. Wyjebałem w ścianę! Coś go zabiło, ale to chyba nie byłem ja. Płonie jednak, mimo że w winie stoi, okej? Wino niby mało alkoholu ma, a proszę. Jaka pojebana jest ta szarża! On się zmęczył po tym, okej. Zmęcz się znowu, zmęcz się. Czemu się nie zmęczył? Zmęczył, dobra. Jeszcze żyje, kurwiasz. Ramę mi dał? Łada. Nie, lada. Pierdolona lada. Łada. A obciążenie mi zwiększa, ale... stopień redukcji obrażeń fizycznych też mi zwiększa. Let's go. 28% redukcji obrażeń fizycznych. To ma też więcej. To ma też więcej, minimalnie, ale ma. Idziemy w same obrażenia fizyczne. To jest też fizyczne, ale inne, dobra. Byleby być poniżej 80%. Ręka mnie też ognia nie będzie lepsza. Będzie lepsza, ale zapomniałem o niej. Okej, teraz jak go zabiłem, to te drzwi się otworzyły. Nie będzie lepsza, ale zapomniałem o niej. Dobrze, że mi przypominasz. Mam nadzieję, że to będzie siedzonko. Chociaż nawet jak nie będzie, nie? Nawet jak się wyjebie na ryj, to pewnie ten gościu już martwy będzie na stałe, tak strzelam, nie? Okej, tam sobie coś chodzi. Koncert w domu opieki Monad. Zapraszamy wszystkich na koncert, bla bla bla. Pełna miłości i nadziei. Dochód z imprezy zostanie przekazany na rzecz ubogich bliźnich.
Sponsorzy Lady Isabel i Sofia M. Jak będzie jakiś mag, to co? Kurwa, oczywiście, że tak. Magów od razu szkalujemy. Nie mamy dla nich serca, nie? Okej, okay, klucz do podziemnego pasażu. Czyli teraz tego szukamy. O proszę, jesteśmy po drugiej stronie teraz, tam gdzie byłem wtedy, nie? O. A, to z drugiej strony się otwiera, okej. Okay. Wyłącz, już, przestań. O, stop. Chodź tam backstabka, kolego. Ostra uła. O. Jest zepsute drzwi od skrótu, czyli od tyłu się otwiera. Kurwa, no kolejny wielki frajer. On mi wpierdoli, w ogóle co to jest za... O, pizdę. On wybuchnie jeszcze, okej. No, czym ty kurwa jesteś? On wygląda jakby miał wąsy. Okej, jest bardzo wolny za to, nie? Ale w chuj mało damage'y przyjmuje. O! No skoro jest ich dwóch, zakładam, że... Nie dropią nic innego, oni po prostu pilnują tego miejsca. Tyle dobrze, że są wolni, nie? Wąsacze.